Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Drugi dom w Filipi przyjmuje wiarę. Po domu Lidii teraz dom bezimiennego strażnika więzienia. Lidia wraz z całym swoim domem przyjęła wiarę, ponieważ Pan otworzył jej serce na słowo, które przepowiadał Paweł, a strażnik jest prowadzony do wiary przede wszystkim przez świadectwo Pawła i Sylasa. To trzeba bardzo wyraźnie zobaczyć w tym tekście, że strażnik jest zdumiony, ale tak zdumiony ku życiu tym, co widzi w Pawle i w Sylasie. Nie tym, że ziemia się zatrzęsła i więzienie zostało prawie że zrujnowane, bo to o mało go nie poprowadziło do samobójstwa. Kiedy myślał, że wszyscy uciekli i że zgodnie z ówczesnym prawem będzie musiał ponieść karę tych wszystkich więźniów, którzy uciekli, nie? Więc to musiałby odbywać karę ich wszystkich. No to wolał się zabić. Natomiast kiedy odkrywa, że oni nigdzie nie uciekli, tylko są, to go maksymalnie zdumiewa. To, kim oni są, co się w nich dzieje. Jak są wolnymi ludźmi, mówiąc najprościej, Ci, których zakuł w dyby w wewnętrznym lochu, nie? Zabezpieczając tak, jak się już lepiej się już nie da, nie? Okazują się ludźmi absolutnie wolnymi. Wewnętrzny loch zamieniają w świątynię, wychwalając Boga. Nie? A wtedy, kiedy mają możliwość uciec, nie uciekają. Oni mają wolność w sobie. I jakby cały paradoks tego wydarzenia polega na tym, że strażnik więzienia chciałby być tak wolny jak więźniowie. Nie? Chciałby być tak wolny jak oni. I dlatego ich pyta, co ja mam robić, żebym został wyzwolony. Dosłownie tak by trzeba było to przetłumaczyć. Co mam czynić, aby zostać zbawionym, aby zostać wyzwolonym? Co mam czynić? Teoretycznie to jeśli tam ktoś jest wolny, to on, nie? Pilnuje więzienia. W środku są wszyscy zniewoleni. Nie, nieprawda. Przynajmniej tych dwóch w środku to są ludzie absolutnie wolni.
I on, mając klucze do więzienia, on się pyta, jak on może zostać wyzwolony. Jak to jest możliwe, żeby on był człowiekiem, który takiej wolności doświadcza, nie? Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi, jak mówi o tym, że świadectwo jest inicjacją ewangelizacji, to w którymś momencie to świadectwo rozpisuje na drobne. Nie mówi, że świadectwo w ogóle, tylko świadectwo czego konkretnie. I wśród tych konkretów, które sprawiają, że świadectwo chrześcijanina jest atrakcyjne, to wymienia właśnie wolność, nie? Wolność. On jest absolutnie pociągnięty spotkaniem z wolnymi ludźmi, nie? Potem oczywiście jest przestrzeń do ogłoszenia słowa, czyli po świadectwie jest zaproszenie do słuchania i dopiero w odpowiedzi na słowo wraz z całym domem przyjmuje wiarę i chrzest wraz z całym domem. To słowo dom ciągle wraca, dom w sensie rodzina, dom w sensie najbliżsi. Ktoś, kto przyjmuje wiarę, staje się od razu też świadkiem w swoim najbliższym otoczeniu. Także nigdy jego decyzja nie jest taką decyzją indywidualistyczną, tylko jest decyzją, która się udziela najbliższym. Okazuje się zaraz właśnie takim uczniem, który jest misjonarzem w swoim najbliższym otoczeniu i cały dom przyjmuje wiarę. Bardzo piękne wydarzenie. Życzę wszystkim dużo wolności.